Szanowni Państwo, dużo się w Opolu dzieje, dużo się dzieje na rynku opolskim, ale nie tylko na rynku opolskim. Chcemy zaprosić 27 września na sympatyczną okoliczność, Opolską Zagrodę. Takie miejsce, które wspólnie z Ilewadą i z Muzeum Śląsko-Opolskiego, w Bierkowicach będzie miejscem rodzinnego pikniku, sympatycznego, oby pogoda dopisała, na którym będzie można rzeczywiście się w takim dożynkowym stylu świetnie i dobrze pobawić w miejscu, które tu podkreślam jeszcze, miejscu stadniny koni również, które nie zawsze ma okazję gościć takie wydarzenia, więc dla nas to fajne, sympatyczne wydarzenie. Na koniec wakacji, bo 25 koniec wakacji, 27 by pogoda była. Jeżeli zanim panu Andrzejowi Wysockiemu oddamy głos, szanowni państwo. Takie pływające wprowadzimy. Szanowni państwo, nasze zaproszenie na imprezę, na Agrofestiwal jest początkiem ożywiania terenu, który w tej chwili jest terenem Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, teren na ulicy Wrocławskiej 172. Jest to teren, który bezpośrednio graniczy z Muzeum Wsi Opolskiej. I zdaniem pana prezydenta Arkadiusza Wiśniewskiego i podległych współpracowników, aż prosi się, aby ten teren w jakiś sposób ożywić, w sposób strategiczny, ponieważ jest to teren przepiękny, troszeczkę zapomniany, położony w dzielnicy, która się bardzo mocno rozwija. A w związku z tym, i tego nie będziemy ukrywać, że również jesteśmy tatusiami i wiemy, jak bardzo ważne jest to, aby w weekend zapewnić opolskim rodzinom no, miejsce takie i rekreacji, i spokoju, i wypoczynku, tak aby nie szukały tylko poza granicami miasta Opola. W naszej strategii, również tej strategii, która będzie przedstawiona w kontekście sportowym na najbliższej sesji Rady Miasta, ożywienie terenu przy Wrocławskiej 172 jest absolutnie kluczowe, więc będzie to teren sportowo-rekreacyjny. Ale aby być pewny, że to jest dobry pomysł, chcemy najpierw również niejako przetestować. W związku z tym tego 27 września zapraszamy na imprezę, której oczywiście również partnerem jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji. Chcemy poznać państwa opinię, chcemy poznać opinię mieszkańców Opola, wysłuchać, w jaki sposób można ten teren zagospodarować. Nie ukrywam, że zaprosiliśmy tutaj do współpracy przy tej imprezie człowieka, instytucję, którego nie trzeba przedstawiać, pana Andrzeja Sałackiego. Podglądaliśmy również Art Cup, który niedawno był w Zakrzowie. Widzieliśmy, w jak fantastyczny sposób można organizować świetne imprezy rekreacyjno-sportowo, no może być też o charakterze turystycznym. I dlatego dzisiaj będziemy próbowali, aby ten wspaniały teren zielony zachował swoją funkcję, przede wszystkim funkcję takiej rekreacji konnej. Tym bardziej, że z nami jest pan dyrektor Muzeum Wsi Opolskiej, który również jest zainteresowany, aby takie partnerstwo i ta funkcja była zachowana. Ale nie chcę przedłużać. Teraz mikrofony płyną. Myślę, że pan prezes Sałacki najpierw. Nie, pan dyrektor. Jeżeli można, proszę państwa, ja uważam, że to jest jedyna okazja słuszna, aby rozpocząć moje wystąpienie od podziękowania panu prezydentowi miasta Opola za to, że po porozumieniu z Urzędem Marszałkowskim udało się dofinansować w tym roku działalność opolskich instytucji kultury podległych samorządowi wojewódzkiemu. Dzięki temu porozumieniu między innymi ta impreza również jest możliwa do zrealizowania, ponieważ dostaliśmy konkretne pieniądze na przygotowanie naszej imprezy, czyli naszych trzecich targów, trzeciego święta plonów. I to tyle. Bardzo dziękuję panie prezydencie. Mam nadzieję, że to będzie jakaś tradycja na przyszłe lata również. Rozmawiamy. Liczymy na takie wsparcie. Tym bardziej, że tak jak to było powiedziane przed chwilą, te imprezy, które organizujemy, są skierowane do mieszkańców Opola. To przed chwilą zostało to jasno potwierdzone. Ja się cieszę bardzo, że znalazł się partner, z którym możemy wspólnie przygotowywać ciekawą ofertę programową, nie tylko muzealną, ale
właśnie rozszerzono o wiele innych atrakcji związanych szeroko rozumianym jak gdyby zagadnieniem ujeżdżania końmi, ale nie tylko. I tutaj obecność jako partnera właśnie Ludowego Klubu Jeździeckiego Lewada z osobą pana Sałackiego na czele gwarantuje, że to przedsięwzięcie będzie na wysokim poziomie. Ja tylko przypomnę, że w ciągu ostatnich kilkunastu lat chyba ze dwie próby takie miały miejsce, właściwie nie próby, bo one zaowocowały konkretnymi przedsięwzięciami, połączenia działania i na terenie Muzeum Wsi Opolskiej, i na terenie Klubu Jeździeckiego Ostroga. One były całkiem udane i teraz mam nadzieję, że kolejne przedsięwzięcie pod tytułem Agrofestiwal będzie równie udane, albo może nawet i lepsze. A tutaj jeszcze tylko może się odniosę na chwilę do historii Muzeum Wsi Opolskiej. Za 10 dni, za 12 dni minie 45 lat od momentu, kiedy Muzeum Wsi Opolskiej zostało otwarte dla publiczności, bo w 1970 roku 23 września podczas ogólnopolskiej konferencji skansenowskiej ten fakt miał miejsce. Od tego czasu co roku organizujemy kilka imprez mniejszych i większych. Niemniej jednak mam świadomość tego, że w pamięci mieszkańców Opola i w świadomości mieszkańców Opola nasza instytucja istnieje. I dzięki temu, że dogadaliśmy się, mówiąc kolokwialnie, z panem Sałackim, możemy wspólnie organizować wspaniałą imprezę, na którą zapraszamy mieszkańców Opola, ale nie tylko. Właśnie tak to samo pomyślałem, że to jest. Szanowni Państwo, ja również bardzo się cieszę, że możemy Państwa zaprosić do Bierkowic. Chciałem powiedzieć, że impreza będzie miała wydźwięk pikniku rodzinnego, widowiskowego. Są atrakcje przewidziane, które na pewno trafią w gusta mieszkańców Opola i okolic. Chciałem powiedzieć, że specjalnie na tą imprezę przyjedzie grupa górali, która fantastycznie gra z Suchej Beskidzkiej. Będą też gwiazdy takie jak Kevin Eiston, który znany jest z Europa da się lubić, ale teraz jest gwiazdą i telewizyjną i prezenterem, który gotuje. Będą Miss Polski, Opolszczyzny, nasze przepiękne panie, które nie ma możliwości, żeby się komuś nie spodobały. Będzie fantastyczny tenor, który będzie miał dla publiczności swoją prezentację operową, ale szalenie ciekawą w traktorze. No i to jest swego rodzaju hit. Chciałem również powiedzieć, że będą zwierzęta, które cieszą się olbrzymią popularnością przede wszystkim dla młodzieży i dzieci. Także bardzo serdecznie zapraszamy. Ja tylko chciałem ze swojej strony podziękować za zaangażowanie pracownikom Muzeum Wsi Opolskiej, zarządowi klubu Lewada, Izbie Rolniczej z Herbertem Czają, następnie Mosirowi za bardzo duże inwencje z dyrektorem Przemysławem Zychem i wszystkim związkom hodowców, którzy będą brali udział, a mianowicie będą to konie, owce i drobny inwentarz. Bardzo serdecznie Państwa zapraszamy.